Na drugim spotkaniu w cyklu Rozmowy mieszkańców Grudziądza z prezydentem Robertem Malinowskim poruszono tematykę kultury, sportu, rekreacji i promocji naszego miasta. Tym razem pojawiło się nieco więcej mieszkańców niż na wcześniejszym spotkaniu, zapewne dlatego, że jednym z tematów był sport. Wcześniejsze spotkanie, które odbyło się 5 marca, poświęcone było edukacji, pomocy społecznej i ochronie zdrowia. Ostatnie spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Grudziądzu odbędzie się 12 marca, podobnie jak poprzednie o godzinie 17 na auli UMK i dotyczyło będzie inwestycji i komunikacji. Dzisiaj jedne z kolejnych cyklu spotkań, tym razem większe niż poprzednio zainteresowanie. No bo te tematy, wie pan, my mamy takie spotkania tematyczne i tematy dzisiejsze okazały się, że tak powiem, bardziej interesujące dla niektórych mieszkańców. Wiadomo, sport, rywalizacja, ale był również kultura. Kultura jest takim pojęciem szerokim, każdy szuka czegoś dla siebie i tu też są różne kontrowersje. Była również promocja. Promocja jest też takim dosyć interesującym zjawiskiem, bo każdy widzi tę promocję w inny sposób. No także dzisiaj te tematy były, okazuje się, dla mieszkańców nieco bardziej interesujące niż te, które były dwa dni temu. Właśnie tutaj promocja. Uruchomiono nową stronę. Może kilka słów, bo jeszcze z panem prezydentem nie rozmawialiśmy na ten temat. Tak, zachęcam państwa, aby obejrzeć naszą stronę grudziądzką #gru, zobaczyć, jak to funkcjonuje ta promocja, że ta promocja to jest taka nowa jakość promocji, skierowana głównie do mieszkańców, żeby swoje pomysły i swoje osiągnięcia i sukcesy również nas o tym informowali, nie tylko nas, ale i pozostałych mieszkańców Grudziądza, żeby taki pozytywny, że inaczej, każdy z mieszkańców promuje Grudziądz. Takie jest hasło tam #gru inaczej. Każdy powinien w sposób aktywny w tym uczestniczyć. Zachęcamy. Jest to bardzo dobry pomysł. Tutaj koncepcja, że tak powiedzmy, wielokierunkowa, ale właśnie wśród osób takich szczególnie starszych można się spotkać, że nie do końca rozumieją, o co chodzi z tą nazwą. Nie jest dla nich zrozumiała. Tak. Tutaj jeden z mieszkańców też poruszył ten temat. Tak. Oczywiście ja to zupełnie rozumiem, że starsze osoby, które nie są za pan brat z komputerem, z internetem, widzą nieco inny rodzaj promocji. I jeszcze jest druga sprawa. Starsze osoby są przyzwyczajone do tego, że wszystko za nich ktoś robił. Wszystko, że ich pomysły, ich poglądy nigdy nie były uwzględniane, bo ktoś im narzucał. Dzisiaj to zmieniamy. Dzisiaj chcemy, żeby to mieszkańcy uczestniczyli, aktywnie się wypowiadali. No dzisiaj też między innymi była taka tam dyskusja związana z tym szprejem. Nie? No ja mówię, wskażcie mi te ściany, a nie żeby to prezydent wszystko... Czyli inicjatywa mieszkańców przede wszystkim. Oczywiście. Musi być ta inicjatywa mieszkańców, muszą być ich głosy brane pod uwagę, ale oni muszą brać w tym udział. No przecież ja bym się cieszył, gdyby dzisiaj tu przyszło znacznie więcej mieszkańców, jeszcze więcej i te pytania mogłyby być bardzo ostre, konkretne. No nie wystąpienia, bo zwracam uwagę, niektórzy mają nie pytania, tylko wystąpienia, mają tam swoje poglądy i trzeba długo czekać, zanim te poglądy powiedzą i dopiero na końcu jest pytanie. Dzisiaj oczekuję od mieszkańców, że tak powiem, większego udziału w życiu miasta. No właśnie tutaj ta inicjatywa mieszkańców. Nasuwa się tutaj jeden z takich tematów poruszanych już sporo wcześniej, mi osobiście. Miałby powstać rady dzielnicowe, coś takiego, gdzie mieszkańcy mieli być pociągani właśnie do takich inicjatyw lokalnych. Ale dzisiaj mieszkańcy sami mogą tworzyć rady osiedlowe, sami stworzą stowarzyszenia. My takich stowarzyszeń mamy około 100 w mieście. Jest spotkanie w mieszkaniu, paru przyjaciół, piszą protokół, wszystko jest jasne, rejestrują i już są stroną. Mamy takie stowarzyszenia, które ja wspomniałem tu dzisiaj, na przykład w rugby grają. Są stowarzyszenia sportowe, które gdzieś tam się lokują przy szkołach. Są stowarzyszenia Grudziądz Miastem Kultury, na przykład, które wygrało konkurs na kalendarz grudziądzki. Proszę bardzo, organizujmy stowarzyszenia, a nie myślmy, że to ktoś zrobi za mieszkańców. Bo to najłatwiej powiedzieć. Prezydent, proszę, zorganizuj rady osiedlowe. Sami się zorganizujmy i wtedy to lepiej funkcjonuje niż coś narzuconego z góry. Że ludzie ciągle pytają, dlaczego w tym mieście się nic nie dzieje. Próbuję się do następnego spotkania przygotować i popytam ich w wielu imprezach w skali miesiąca uczestniczą. Czy powiedzmy zajęcia w szkółkach trenerskich to też są imprezy? Nie rozszerzajmy. Nie rozszerzajmy. To zostawimy tą sprawę. Zapytam o inną. Panie prezydencie, o promocji miasta pan opowiadał. Wszystkie nasze promocje miasta na zewnątrz. I wymienił tutaj obecność na targach, w Berlinie, w Poznaniu, wszędzie, w Finlandii, w Chinach i tak dalej.
Czy sukcesem jest samo uczestnictwo w tych imprezach, w tych targach, samo uczestnictwo, czy sukcesem jest jakiś efekt wymierny dla miasta i mieszkańców z obecności w tych miejscach? Bo ja obserwuję od 6 albo i więcej lat, głównie od 6 lat, odkąd pani jest prezydentem, wyjazdy naszej reprezentacji, bo to już tak nazwać można, do Berlina i zastanawiam się, jak te wyjazdy przekładają się na to, co się dzieje w mieście, z tego tytułu. Bo sukcesem nie jest sam wyjazd i uzyskanie dofinansowania do tego wyjazdu. Mieszkańcy jeszcze chcieliby się dowiedzieć, co z tych targów przywozicie dla nas, co nas ma cieszyć, bawić, radować, zachęcać do tego, żeby się chciało wyjść z domu, w tym życiu społecznym uczestniczyć. Co przyniosły targi z Chinami, z Berlina? A zapytam z Chin, bo to mnie najbardziej intryguje. Wyjechał tam przedstawiciel kultury, w osobie pani dyrektor teatru. Zapowiedzi były bardzo szumne, zachwycona równym tańcem i równym śpiewem. Obiecywała, że taki zespół do Grudziądza zostanie ściągnięty. Myślę, że okres 2 lat oczekiwania na spełnienie tej obietnicy to jest dosyć wystarczający, długi czas. To byłoby pytanie w sprawie promocji. Nie uważam, że promocją nośną, celową jest jednorazowy występ w telewizji śniadaniowej czy w telewizji ludzi. Ten program ludzie oglądają dla samego programu, dla jej formuły, a nie dlatego, że jakieś miasto szczególnie w nim występuje. Więc dla mnie to są takie odhaczane punkty, ponieważ wasz występ i potem cisza. Jeżeli się coś robi, na coś przeznacza pieniążki, to zawsze na końcu powstaje pytanie, co z tego będziemy mieli, że zainwestowaliśmy w taką, a nie inną formę promocji. Ja tak po prostu rozumiem te sprawy człowiekiem, który prowadzi gospodarstwo domowe, inną działalność. Zawsze ten rachunek powinien się przynajmniej na zero zamykać. Ja już nie mówię o stratach albo o jakichś szczególnych zyskach. Pamiętam jak dzisiaj, bo bulwersowała mnie ta wypowiedź urzędników za to odpowiedzialnych, kiedy społeczeństwo się burzyło, że w trakcie trwania kryzysu, odmawiania sobie na różne dziwne rzeczy, miasto decyduje się na inwestycje podświetlania kościołów, teatru. Nie kwestionuje spichlerzy. Piękna idea. I uzasadnialiście to tym, że to przyciągnie inwestorów, turystów do miasta. Udało się? Przyciągnęło to światło do miasta turystów? Jeżeli tak, to czy ktoś prowadzi jakąś statystykę, jakieś dane, którymi mógłby uspokajać społeczeństwo, że nasze pieniążki nie są marnotrawione? Gdyby można było się streszczać, bardzo by było rad. A ma pani propozycję jakąś? Ja mam mnóstwo propozycji, których nikt nigdzie nie chce słuchać. Gdzie, nie wiem dlaczego, tak się przyjęło, że realizowane są tylko te pomysły, które gdzieś powstaną w gabinetach. Chciałam uczestniczyć w 2-3 radach, dam skrętnie do zrozumienia, że nie życzą sobie zakłócenia. Czy mogę spróbować odpowiedzieć? Proszę uprzejmie, będę wdzięczna. Przepraszam, ja oczywiście znam pani poglądy od dawna, ale jesteśmy w miejscu publicznym i no muszę odpowiedzieć o promocji. Mówi pan, że sukcesem nie jest pozyskanie i bycie gdzieś. Jest pani błędna. Występuje, a dostało 40. 160 nie dostało. To jest to sukces, czy nie jest? Moim zdaniem jest. Środki na co pozyskać? Profilaktyka, proszę państwa, i promocja są to dwie co najmniej dwie sprawy, które są niewymierne. Nie mamy chodzić na profilaktykę, a kto mi dzisiaj powie, że jak dzięki profilaktyce to za 10 lat jest mniej zapałów, mniej raka, mniej innych chorób. Jak to wyliczyć? I mamy zrezygnować z profilaktyki? Nie. Jaki profilaktyce? Trzeba chodzić i być. A promocja? Kto mi dzisiaj powie, jakie są skutki promocji? Gdziekolwiek, czy firmy prywatnej, czy miasta, skutki fizycznie przeliczalne. Nie ma ich bezpośrednio. Mamy zrezygnować z promocji? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Proszę państwa,
będziemy brali, braliśmy i będziemy brali. Musimy tam być i pokazywać się ludziom z innych organizacji turystycznych w Berlinie czy gdzieś. Nikt nie powie mi dzisiaj, że obecność turystów zagranicznych w Grudziądzu była lub nie była konsekwencją targów. Może była, może nie była. Takich badań nie robimy. Co z tego będziemy mieli? Proszę Państwa, my się musimy przygotować do turystów. Rewitalizacja miasta, przebudowa tych kilkunastu ulic, rynku, zabytków. Zabytki to nie tylko są samorządowe, to są również kościoły. Może przede wszystkim kościoły, bo są najstarsze i są wielowiekowe. To wszystko, proszę Państwa, powoduje, że Grudziądz staje się atrakcyjniejszy turystycznie. Musimy się do tego przygotować, nie zostać z tyłu. Już nie mówię o Polsce, ja już mówię o Europie. Korzystamy jak możemy. Jeżeli są środki zewnętrzne na iluminację zabytków, to my je mamy. Już te zabytki są iluminowane. Pięknie to wygląda. Zobaczcie Państwo, Grudziądz nocą. Być może ja mam zdjęcia i na tych zdjęciach jeszcze ładniej, bo tam coś podrobione i tak dalej. To jest przepięknie. Chiny. Proszę Państwa, Chiny są intrygujące. Chiny są partnerem naszego. Miasto Nanjing jest partnerem miasta Grudziądza. Głównie zależało to naszym przyjaciołom z Chin. Głównie to oni, poprzez pana konsula z Gdańska, tu wizyty, przyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Co my chcemy zrobić? My chcemy w najszybszym, jak to można, czasie sprowadzić wymianę imprez kulturalnych z Chin, tak to nazwijmy. Wystaw. Myśmy już mieli w muzeum wystawę chińską. Była bardzo, że tak powiem, oblegana. Mnie interesuje jeszcze wymiana medyczna. Skąd moja obecność w Chinach była głównie poświęcona wymianie medycznej lekarzy leczących trwały ból. Czyli leczenie trwałego bólu, które tu u nas jeszcze akupunktura i tak dalej doraczuje. Jest tam gdzie niegdzie to leczenie, ale Chińczycy są mistrzami świata. I wyobrażam sobie, w czerwcu mają przyjechać, ale przyjeżdżają już trzeci rok. Przyjeżdżają trzeci rok. Okres dwóch lat, muszę Pani powiedzieć, to dla nas jest duży okres. A dla Chińczyków cierpliwych to jest króciutki okres. Dwóch lat, a Chińczyków, zaraz to powiem Pani, przynajmniej na część. Potem bardzo skończy. Więc proszę Państwa, pozwólmy się w cierpliwość. W czerwcu ma przyjechać delegacja medyczna, która, myśmy dawali, żeby się płyty, zdjęcia, filmy, jak wygląda nasz szpital. Cała ta dyskusja w języku angielskim. Idziemy w tym kierunku, żeby sprowadzić na staż 6-tygodniowy lekarzy chińskich. Niech się nasi podszkolą, niech ci lekarze leczą ten długotrwały ból, który jest problemem w Polsce. Nie mówię ból operacyjny, czy jakiś tam na skutek urazów. Mówię o długotrwałym neurologicznym bólu. A u nich ten problem jest na znacznie wyższym poziomie. I ja chcę z tych kontaktów skorzystać. A na marginesie te wyjazdy też były dofinansowane ze środków zewnętrznych, bo wspomniałem w moim sprawozdaniu, że na promocję coś tam było. Także i Państwowa Agencja Inwestycji i Informacji też się do tego dokładała. Także staraliśmy się wyjechać najtańszym kosztem. Pan Zyskę. Po oświetleniu, proszę przyjmie. No, na razie trzeba coś powiedzieć, proszę. Szanowni Państwo, prezydent powiedział, że ja nic nie mówiłem o zeszłym spotkaniu, więc postaram się o oświetlenie chociaż pani odpowiedzieć. Dlaczego te trzy obiekty, dlaczego Teatr Kościół Młodzieżowy i Spichlerze? Dlatego, ponieważ pozyskaliśmy na to środki. Musieliśmy, mamy teren rewitalizacji. Był to jeden z warunków, aby równomiernie te środki porozkładać po całym obszarze rewitalizacyjnym. Dzięki temu mieliśmy wyższą punktację w konkursie. Dzięki temu konkurs żeśmy wygrali. Myśmy zrobili w jednym miejscu projekt i dotyczący jednego miejsca tych środków unijnych by się po prostu nie otrzymali. Co nam to dało? Choćby przykładając na promocję. Dzięki tej iluminacji Spichlerzy w konkursie Naszoroczy Grafik Grudziądz, panorama oceny Wisły, zwłaszcza to nocą, zajęło drugie miejsce w końcu renomowanym całym czasopiśmie tutaj światowym. Co się nazywało? Przepraszam, 7 nowych cudów Polski. Dokładnie 7 nowych cudów Polski. Jeszcze uzupełnienie pana prezydenta powiedzieć, co nam dają Chiny. Przede wszystkim dzisiaj bardzo dobry kontakt z konsulatem, z ambasadą chińską. I szanowni Państwo, parę miesięcy temu w Polsce Zhen Guobao, premier Chin, był. Potem były wizyty ministrów gospodarki. To wszystko bardzo powoli trwa.
dzisiaj Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna została przez rządy obydwu państw wyznaczona jako miejsce przyszłych inwestycji chińskich. A sama pani prezes Teresa Kamińska, jeżeli gdziekolwiek widzi chińskie nowe miejsca pracy, to widzi je w Grudziądzu. Ten proces jest bardzo długi. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy to będzie w tym roku, czy za rok, czy za dwa. Ale jak to nastąpi, to na pewno będzie to w Grudziądzu. Dziękuję bardzo. Zgłaszał się pan. Proszę mikrofon. Proszę, już jest mikrofon. Ile mieszkańców miasta Grudziądz ma? Ponad 100 tysięcy, a nawet 70 obecnie, bo wszyscy powyjeżdżali za granicę. Popatrzmy na salę. To jest jedne spotkanie z włodarzami miasta, które na nich głosowaliśmy. I pytam się, panie prezydencie, przypomina co pan nasz Grudziądz miasta? Jedyne miasto, które było w Polsce uzbrojone, uprzemysłowione, wszyscy pracowali, a dzisiaj nasza kochana młodzież, kiedy ja mam 73 lata, z przykrością odejmę moje dzieci, musieli wyjechać za granicę, chleba szukać. Panie prezydencie, pamiętamy, kiedy na pana głosowali po raz drugi i liczymy na to, o ile było zabranie tyle pieniędzy w Urzędzie Miasta, bo na każdej sesji się znajduje, liczymy na to, że pan kiedy drugi raz będzie, pan to zakończy wszystko, co pan nie skończył w pierwszej kadencji. Panie prezydencie, ja wszystko rozumiem. Nasze pieniądze obracają się wokół Grudziądza. Urząd Pracy. Po co tyle ludzi w Urzędzie Pracy? Tam się nikt pracy nie ma. Panie prezydencie, opieka społeczna. Władze już za długo tam są na wysokich stanowiskach, którego już kiedy matki idą w spłacie, potrzebują parę groszy, na mleko, na chleb nie dostaną. Ja wiem, alkohol to jest choroba. Oni dostaną po 100 zł, 200 zł. Ale dana rodzina nie dostanie, bo 5 groszy przekroczyła. I na końcu chciałbym, panie prezydencie, bo on się za nas podbrał, ale chciałbym, żeby pan się zainteresował jako prezydent, pan jako brat Bronka Malinowskiego, odnowił ten krzyż i miejmy to w opiece. Jak tam wygląda ta tablica i ten krzyż? Na wstyd, bo przyjeżdżałem za granicę, robił zdjęcia, a popatrz pan, bez komentarzu. Chcielibyśmy, bo ja mam zawsze, kiedy miałem Stowarzyszenie Epilepsji, u mnie na ścianie Bronek wisiał, bo ja go spod samochodu wyciągałem, jak był wypadek jako inspektor ruchu drogowego. Mam tu zdjęcie przy sobie. I przykro mi to. I chciałbym, żeby... Jakie krzyż pan mówi? Ona na moście, która jest tabliczka, idzie Bronek wino. Proszę bardzo, jest pan radnym, jest pan prezydentem, najwyższym władzę. I dlatego, żeby nie kompromitować miasto Grudziądza, jako wybitny medalowiec złoty, Bronek Malinowski co do sportu, pamiętajmy i odnawiajmy to. Dziękuję bardzo i życzymy, bo wiemy, że wybory się zbliżają, dlatego my się spotykamy. Pomimo tego, że prosiłem, żeby jakoś tematy, bo myśmy dwa dni temu dyskutowali o bezrobociu tu w tej sali, bo to były te sprawy społeczne. Ja rozumiem, że można, jasne, że tak, ilość ludzi w kupie. Wszystkie urzędy pracy w Polsce, żeby funkcjonować, muszą spełniać określone standardy. Te standardy są konsekwencją ilości bezrobotnych, że tak samo w pomocy społecznej, tak samo w MOPR-ze. Jeżeli w MOPR-ze jest ilość zarejestrowanych osób, które pobierają zasiłki i pomoc z MOPR-u, to na 200 osób jest jeden etat. Nie mamy innego wyjścia. Tak samo jest w Urzędzie Pracy. Na ilość bezrobotnych jest jeden etat, więc tam nie ma wcale za dużo, tylko takie są reguły i my musimy te reguły spełniać. Krzyż Bronka na moście to postawia jakaś osoba prywatna i ja nawet do dzisiaj nie wiem, czyj to jest krzyż. Wiem, gdzie mniej więcej stoi. Nie wiem, to jest... No muszę zobaczyć, jak wygląda. Wiem, że tak, ale... Niezręcznie jest wykorzystywać sytuację prezydenta na rzecz swojego brata. Musi pan to uznać, więc... Proszę państwa... No dobrze, to było raczej tyle konkretne, bo to było raczej pana wystąpienie niż konkretne pytanie. Proszę uprzejmie. Pan Tadeusz, czy wystąpienia miał, no. Jako... Może zacznę od sportu, ponieważ jako były piłkarz olimpijski... Jako były piłkarz olimpijski... Zacznę z sportu mówić. I muszę powiedzieć, z pełną satysfakcją i dumą powiedzieć, że sport w Grudziądzu stoi na wysokim poziomie. Zwłaszcza piłkarze. Myśmy jak grali kiedyś, jak ja grali w Olimpii, to już marzyli o tym, żeby wejść do drugiej, pierwszej ligi.
A dzisiaj Olimpia jest w pierwszej lidze. Pełniło się nasze marzenie. To jest sukces Olimpii. Z tego my mieszkańcy jesteśmy dumni, a zwłaszcza sportowcy. I o tym trzeba pamiętać. I tym bardziej, że jest wysokie zainteresowanie tym sportem. Poza tym piłką nożną przecież mamy i sport w wielu innych dyscyplinach w Grudziądzu, co dawniej tego nie było. Mamy wysoki sport w zakresie kolarstwa, tenisa szkolnego, następnie i wieślarstwa, a nawet przecież niedawno na olimpiadzie dla niepełnosprawnych zdobyła medal, która to zresztą medal tak się nazywała. No i uważam, że w tej dziedzinie możemy Grudziądzu być dumni. Druga sprawa to sprawa kultury. Ja tu się z panią poprzednią, która mówiła, nie zgadzam. Jestem pełen uznania dla teatru, który organizuje wiele imprez artystycznych różnego rodzaju. Ja sam chodzę, wiele ludzi z mojego pokolenia chodzi co niedzielę na koncerty niedzielne do teatru. Proszę przyjść zobaczyć, pełna sala ludzi jest. Jest wysokie zainteresowanie tym. I tu i trzeba słowa uznania dla dyrekcji tego teatru, która potrafi to organizować. Dla ludzi, dla mieszkańców. To jest to ważne i istotne. A poza tym jeszcze lepszy interes na otwartej przestrzeni, okazji Dni Grudziądza i tak dalej, i tak dalej. To też się liczy. Ale wracając jeszcze do Olimpii piłki nożnej. Chciałem poinformować o takiej sprawie, która mnie zaszokowała. Otóż na meczu o Puchar Polski w Warszawie między Legią Warszawa i Olimpią Grudziądz nasi kibice Olimpii Grudziądza zostali potraktowani bardzo wulgarnie ze strony porządkowych Legii Warszawa, jak i również ze strony policji. Nie wpuszczonych na stadion dopiero zaczęli wpuszczać 15-10 minut przed rozpoczęciem spotkania. A ostatni kibic z Olimpii Grudziądza wszedł już po przerwie. No co to za skandal jest? Gdzie my żyjemy? To policja wyrabia i porządkowo. W jaki sposób się odnosi do kibiców? Ja przecież sam jeździłem kiedyś na różne mecze do Chorzowa i tak dalej. To było 80 tysięcy mieszkańców kibiców. I nikt popaliuszki nie ruszył. A teraz każdy musi się legitymować, rewidują. Nie starucha, ale rewidują jak wchodzą na boisko. No, jeżeli chodzi jeszcze o promocję się, przede mną takie trochę krytyczne uwagi. Mianowicie nasz gród, Matka Wszystkich Wiąza, w ten sposób wygląda, nie wiem, czy wszyscy znają. Ja nie wiedziałem, o co tu chodzi, że grób, to wiedziałem, że chodzi o Grudziądz, ale chodzi o kratki, to nie wiedziałem, dopiero mi wyjaśnił tu pan Sikora, co to oznacza. A my jako Polskie Towarzystwo Mieszkańców Astronomii i Klub Seniora Regionalisty mamy inną propozycję dla pomocy Grudziądza. Żeby Grudziądz miał hasło Grudziądz z Kopernikiem w tle. I w ramach tej promocji proponujemy, ażeby Grudziądzu postawić ławeczkę z Kopernikiem. Też w wielu miastach naszego województwa, w Polsce mamy różne ławeczki z historykami, artystami, a u nas taka ławeczka byłaby atrakcją dla turystów i mieszkańców miasta. Chcemy powołać komitet, nad wiele dyrektorów szkół wyraziło chęć, że ich młodzież będzie zbierała złom szlachetnych metali, a nawet doprowadzić do zbiórki pieniężnej w mieście. I żeby takie ławeczki postawić, to kwestia jest miejsca. Różne są propozycje, pytam się mieszkańców, gdzie ją postawić. Niektórzy proponują tam, gdzie to pewnie przebywa. Mianowicie przebywa na głównym rynku i na kościele Farsza przebywa. Tu pan wiceprezydent proponował, żeby na górze Zamkowej, bo jak tam Klimek powstanie, to będzie również atrakcja.
Inni znów kontrolują na skwerach, czy pomimo chłodnika lub na placu stycznym. To jest zresztą też sprawa do uzgodnienia. Ale chodzi to na pewno, że to promowało nasze miasto, było wielkie atrakcje. Tym bardziej, że w jednym miastu już takie sprawy ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale jest dyskusja nad jakimś pomysłem, co czymś konkretnym. Ja bardzo dziękuję za uznanie wysokiego poziomu sportowego, ale wszyscy Państwo, jak tu jesteście, musicie sobie zdawać sprawę, że wysoki poziom sportowy to jest również wysoki poziom dofinansowania. Że poziom sportowy to nie jest tylko ćwiczenia i treningi, to jest sprzęt. Sprzęt w przypadku kolarzy czy wioślarzy jest coraz droższy. Nie kupowanie takiego sprzętu, jak mają rywale, to automatycznie stawia naszych zawodników na straconych pozycjach. Musimy być na bieżąco. Więc wysoki poziom sportowy, utrzymanie kosztuje, a rozwój jeszcze więcej. Biorąc to wszystko w kontekście wielkich inwestycji, tych dużych, bo te drogowe inwestycje są bardzo drogie. Bardzo drogie. Zjazd z autostrady do Warmy, do Ronda 156 milionów złotych. Z tego jakieś 28 dopłaciliśmy. Tyle to kosztowało. Proszę Państwa, o kibicach coś powiem. Panie Tadeuszu, o kibicach coś powiem. No niestety zgadzam się z Panem. Ja zostałem skierowany do prokuratora za to, że nie zgodziłem się z opinią policji na różnego rodzaju działania na stadionie. Idzie to w kierunku, gdzie ten sport, jest na drugim tle. Ja byłem w tej Warszawie i oglądałem tą trybunę, gdzie nasi kibice byli. Tam ich było bardzo mało, tak jak Pan mówisz, czasem przychodzili. Czyli, ale skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Fruwające to i tojki w Bydgoszczy. Mecz Pucharu Polski w Bydgoszczy, chuligani, tam jest poziom pierwszego piętra, tam wyżej troszeczkę, na zewnątrz, na koronie, sanitariaty były te tojki, wyrzucali na to, tam była dewastacja. Wylewa się w tej chwili dziecko razem z kąpielą. Zgadzam się z Panem. Dzisiaj każdy kibic musi mieć profil. Pan prezes klubu Olimpia, gdzie tam najwięcej kibiców przychodzi, tych zewnątrz kibiców, czyli z takich drużyn, gdzie policja, która ich obserwuje, ma rozeznanie, że tam to oni broją, tam są jakieś grupy. Musi mieć profil. Profil, żeby zrobić, czyli skanować dowód, to jest 30 sekund do minuty. Czyli godzina 60 kibiców wejdzie. Przez bramkę. Więc zachęcamy wszystkich, żeby przychodzili szybciej. Przyjdźcie szybciej. Ale to wszystko, ja wiem, słuchajcie, nasi kibice też nie są. Też nie, o nie, nie, nie. Bo jak my zapraszamy kobiety i dzieci na stadion, zapraszamy kobiety i dzieci. Chodźcie, kultura oglądania widowiska sportowego. A tam z prawej strony na zakręcie mięso. Przekleństwa. Jak to ma się jedno z drugim? Na sędziego, na PZPN, na cokolwiek. Proszę Państwa, dużo jeszcze musimy zrobić w pracy z kibicami, żeby było tak w Anglii. Przypomnijcie sobie sytuację w Anglii po tym hajzel w Belgii, co było. Rowy z wodą, kraty metalowe, a dzisiaj kibice w Anglii mają nogi prawie że na płycie. Tylko niektórzy w stanie. Niektórzy w stanie z krzesła. Od razu ma mandat i natychmiast ma. My jesteśmy na etapie dopiero regulacji tych kibiców. Sport jako tako, a kibiców trzeba wychowywać. Że celem jest widowisko, a nie krzyki, wojna, przeklinanie i tłuczenie się po łbach. Przepraszam, proszę o dalsze pytanie. Szanowny Panie Prezydencie, mamy zespół z Zagierska Marlena. Mam tutaj bardzo ważne pytanie. Dzieci trenują na Olimpii. Powstają dwie drużyny jednego rocznika. Dzieci mają zaszczepione, że będą ćwiczyć, są dumni z logo, jakie noszą, mają koszulki, powstają turnieje. Nagle po pół roku, nieoficjalnie, pokątnie dowiadujemy się jako rodzice, że jedna drużyna, niestety ze względów, wiadomo, finansowych, musi być zlikwidowana. Przecież, Panie Prezydencie, przecież z takich dzieci kiedyś może wyrosnąć Lewandowski, Błaszczykowski, nie wiem,
czy też muszą długo ćwiczyć, żeby do czegoś dojść. Te dzieci zaczęły ćwiczyć, a nagle po pół roku po prostu wziąć ich na bok, bo nie ma pieniędzy. Panie prezydencie, drogi panie prezydencie, więc my jako rodzice, nie wiem, może większe pieniążki dla nich kiedyśmy prosili, ale jaki jest cel takich działań, że powstają dwie drużyny w sporcie, dzieci są dumne, jeżdżą już w Polskę, a nagle niedługo chcą nam powiedzieć, że niestety jedna drużyna tylko zostaje. Jaki jest cel tego wszystkiego, panie prezydencie? Dziękuję. Proszę pani, drużyn, to z tych 10 drużyn sito jest większe niż 8. Czyli zakładam, że jeżeli młodzież by trenowała, no już dzisiaj trenują 5-latki. Są grupy 5-latków, mój wnuk ćwiczy też. Ćwiczy, ma 5 lat, będzie miał 6, jak skończy 6, będzie już miał rok ćwiczeń. Cel i założenia są takie, żeby się nie mieścić na Olimpii, bo tam już nie było miejsca. Młodzież korzystała pod opieką trenera z sal gimnastycznych za darmo w mieście. I to jest spełnione. Nie wszyscy się zmieszczą na Olimpii w sensie godzin treningowych. Wykorzystujmy Orliki. Jeżeli jest coś takiego jak likwidacja, to nie jest powód finansowy. Na pewno. Dzisiaj, jeżeli chodzi o te drużyny, no to nie nazwijmy je młodzieżowe, dziecięce drużyny, to jest bardzo duże wsparcie rodziców. Ale tak powinno być. Tak powinno być, bo ja jak trenowałem młodzież, to zaczynałem od rozmów z rodzicami, od wizyt, od, żeby rodzice wiedzieli, co dziecko robi, jak się ten teren sprawuje, jak się zachowuje i byli pewni tego szkoleniowca. Ja dzisiaj często jeżdżę. Dzisiaj byłem też po spotkaniu tu na Olimpii, też oglądałem, jak tam ćwiczą. I muszę państwu powiedzieć, że problemy finansowe nie są problemami dzisiaj, jeżeli chodzi o te najmniejsze. Tam dopiero później będą, tak jak w życiu. Na początku to nie ma. Jest pan prezes, który sobie tutaj temat zapisał. Ja sobie zakładam tak, że jak to jest rocznik 9-10, to już mamy 2-3 lata ćwiczą, tak? Proszę pani, 2-3 lata ćwiczą? Nie, oni od września raczej, bo stało dwie drużyny. A, od września. To ja nie wiem, pan prezes też pewnie nie wie, tak? Nie znam tego tematu. Dlatego... Zapisałem sobie, rozeznałem. Tylko prosiłbym, aby ktoś z moich ludzi spisał pani godność, tak? Żebym miał odpowiedzieć, tak? Proszę o dalsze pytania. Dziewczyny w szkole podstawowej musiały do innych miast iść, ćwiczyć dalej w tę grę. Mam taką propozycję, że za dużo nie będę mówił, bo jestem trochę zdenerwowany. Czy byłaby taka możliwość, żeby pana sportowa Biszku mogła być pod miejski ośrodek rekreacji i jeszcze i sportu, żeby było. To był miejski ośrodek wypoczynku, rekreacji i sportu. Ja wierzę, że pani dyrektor, która jest tutaj z nami, na pewno by tą halę sportową można było inaczej to zagospodarować, żeby tam były jakieś imprezy. I właśnie sekcja siatkówki dziewcząt by była pod właśnie tym miejskim ośrodkiem wypoczynku, rekreacji i sportu. Przypuszczam, że byłoby bardzo dużo chętnych, bo ja pamiętam, że było naprawdę bardzo, bardzo popularna była ta dyscyplina sportu. Tym bardziej, że tak jak pan prezydent mówił na początku o olimpijczykach, to mamy obowiązka też olimpijczyka z Aten Piotra Gabryka. No jest, no to zgadza. No, ale to mi, a mi przede wszystkim powiem szatkówki dziewczyn. Wiem tą szkołą tutaj, żebym tam właśnie w klubie Niszku, tam by były zajęcia i przypuszczam, żeby było naprawdę ta młodzież, żeby się cieszyła. Bo duże zapotrzebowanie było dziewczyn. A w jaki sposób to po prostu, dlaczego nie istnieje teraz do dzisiaj, no ja to mówię, bo jestem zdenerwowany, tak nawet nie nadaje tego na tym, żeby w tej chwili powiedzieć. Nie wiem, czy mogłaby ta hala być w sposób właśnie miejski ośrodek rekreacji i sportu. Dodać jeszcze S tam do tego. A tak, panią dyrektor z telewizji, to wierzę, że to naprawdę się cieszyła i na... I nie tylko instytucje sportowe, ale i kulturalne by tam były, bo tam tak było niż kiedyś. A w tej chwili, no nie oszukujmy się, przypomina to Centrum Spokojnej Starości. Dziękuję. Mogę
pan oczywiście. Ja, proszę państwa, problem nie jest w zarządzaniu halami czy obiektami sportowymi, kto to ma robić, tylko problem jest w finansach, jak zwykle. W tej chwili obiekty są zarządzane w sensie technicznym przez MPGR i moim zdaniem jest to doskonałe rozwiązanie, bo pan prezes ma służby swoje pod ręką i od zauważenia problemu do reakcji jest bardzo krótko. Bardzo krótko. Ja mówię o części technicznej, a nie mówię o wykorzystaniu sali, jeżeli chodzi o harmonogram zajęć. Ja muszę panu powiedzieć, zaraz wrócę do siatkówki, bo ja chodziłem na siatkówkę jeszcze ze świętej pamięci Guzka. To jest oczywiste, na wszystko co się ruszało, to oglądałem. Bardziej, że można było oko rzucić. Na marginesie mama naszego Lewandowskiego, to też siatkarka z Grudziądza, jakby się ktoś pytał, piłkarza. Ale proszę państwa, to jest, więc te sale to mamy. Zarządzanie, uważam, że w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, najlepsze jest tak, jak jest w tej chwili. Do tego też dochodziliśmy. Natomiast organizacja piłki siatkowej, tak jak powiedziałem wcześniej, to już powinno być w czwartej klasie szkoły podstawowej. Jest najtrudniejsza z gier. Siatkówka jest najtrudniejszą z gier zespołowych. Najtrudniejsza. To muszą przyjść nauczyciele od czwartej klasy, tak jak my to w tej chwili robimy z chłopcami. Tak jak my w tej chwili z chłopcami. Jakby pan się zobaczył, co się dzieje, mamy szkołę siatkówki na lotnisku. Co to jest dzisiaj za sprzęt? Jak się trenuje? My nie mamy w tej chwili odpowiedniej kadry. Znaczy są nauczyciele, ale nie mamy trenerów do siatkówki. To jest różnica. Ja mówię, jest pomiędzy nauczycielem a trenerem, to jest dzień a noc. Dzień a noc. Taka różnica. Więc żeby ten temat ruszyć, to by trzeba było mieć na poszczególnych poziomach. Czwarta, piąta. Klasy sportowe to nie jest problem, zaraz będą. Nabór też zrobimy, nie ma kłopotu. Ja wcześniej wspomniałem, co to są klasy sportowe, że tam musi być ciągłość. Ciągłość by była. Natomiast trzeba pozbierać ludzi. Jak się osoby, trenerzy, działacze, są to osoby bezcenne. To nie jest tak, że można zastąpić. To nie jest tak. Ja aż drżę, co to będzie, jak niektórzy działacze powiedzą, dziękuję, jestem zmęczony, bo mam tam jakieś przypadłość, zdrowie nie dopisuję. Nie mam młodzieży. To nie jest tak łatwo. Rodzina na bok, sobota, niedziela, zegarek na bok, noce. Proszę państwa, ja dokładnie wiem, co to jest. Nie mamy dzisiaj paru zawodowców od siatkówki, odpowiadam, że w siatkówce dziewcząt, w obiektach edukacyjnych Grudziądza, może są dwie, trzy osoby, które spełniają kryteria prowadzenia zajęć siatkówki dziewcząt. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Więc to szkolenie gdzieś, być może nam... Ja czekałem też za chłopakami, aż wrócą. Tu pan prezes Wichlowski wie, parę lat temu, 2003 rok, dyskusja, kiedy wrócą chłopaki ze studiów. Tak było. Ja znam trenerów wieślarstwa z Grudziądza. No przecież starsi wyjechali, pomarli, nie ma. Wszędzie muszą być szkoleniowcy. Parę lat popracować, trochę chlebka pojeść i dopiero wtedy będą mieli wyniki. Na zero nic nie będzie. Także tutaj odpowiadam panu tak. Jak będą ludzie, to przystąpimy do roboty. Proszę dalej. Mieszkanie się za lotnisko. Panie prezydencie, przed chwileczką usłyszałem, że trzeba wykorzystywać orliki. W jakim stopniu one są wykorzystane? Trudno mi powiedzieć, bo mieszkam na osiedlu, gdzie orlik jest niekompletny, po prostu zabrakło boiska do piłki nożnej. Na boisku do piłki ręcznej odbywa się, najczęściej chłopcy grają w piłkę nożną. Wczoraj o godzinie 18 na tym boisku orlik były ciemności, no i tak odbywały się po prostu gry. Ja sobie nie wyobrażam, kiedy jest ciemno i na boisku orlik, idzie chłopiec grać. Tylko o kontuzję jest, no nie trudno. I tutaj jest apel do panów prezydentów, żeby odpowiednie służby zadziałały, żeby to światło było, no nie wiem, do której godziny, do 10. Także chodzi o orlik na lotnisku. Druga sprawa też dotyczy sportu. Druga liga piłkarzy ręcznych. Trener Ziółkowski to jest notabene mój uczeń.
skarżył się, wywód i pozwał i chodził po urzędzie. Ta drużyna nie mogła trenować na sali pełnowymiarowej. Ta drużyna ostatnio wygrała z liderem drugiej ligi. Przy dobrych chęciach, przy dobrej współpracy moglibyśmy mieć pierwszą ligę piłkarzy ręcznej grudziowej. Także panie prezydencie, nie w pierwszej kolejności to byli ludzie z więzienia, którzy dostali, nie wiem kto zażąda do hala. Oni dostali w pierwszej kolejności godziny do wykorzystania na hali, natomiast piłkarze ręczni nie mieli gdzie trenować. Sprawa następna, kultura, nie w pełni mogę powiedzieć. Były propozycje pana prezydenta, ściany. Ściany w wielu miastach są przez władzę wskazywane. Skazać w kilku miejscach w mieście ściany, żeby ta młodzież mogła tam malować, a nie pas grać, zabaw grać, dworce i bloki osiedlowe i w mieście. A masz propozycję ściany? Proszę. My po imieniu jesteśmy, przepraszam. A daj propozycję ściany, konkretnie, gdzie? Panie prezydencie, ja dam propozycję. Ja jeszcze dalej powiem. Tu do kolarski. Ogromne mamy zdobycze, jeśli chodzi o sport kolarski w Rdziącu. Nie wiem, co było na przeszkodzie budowy toru kolarskiego. Prawdopodobnie brak środków. Na tym miejscu powstały obiekty handlowe. No nie wiem dlaczego. Jeszcze na zakończenie, panie prezydencie, mam taką moją propozycję. Jako radny, pan również był w tym czasie członkiem spoza, proponuję, ażeby komisję rady miasta dowodować ludzi chętnych do pracy w komisjach, problemowych, ludzi, którzy mają konkretne rozwiązania na miasto. Na tej sali nie rozwiążemy problemu. Rozwiążemy problemy w wąskim gronie. Proponuję takie komisje do 20 osób. Sami się zgłaszają osoby, jeżeli chcą, przez stowarzyszenia, kluby, szkoły. Dziękuję. Bo było oświetlenie, od tego trzeba zacząć. Tam jest boisko wielofunkcyjne, czyli tartanowe i koszykówka i siatkówka. Niestety nie udało nam się pozyskać od spółdzielni mieszkaniowej gruntu pod Orlika. Tak to było wtedy, bo już dawno by było takie lotnisko. No światło nie ma w wielu szkołach, więc mamy taką porę, że o tej godzinie trzeba kończyć. To jest przewaga Orlików, że Orliki przeważnie są wszędzie do 21:30, bo jest światło. Jest światło. Natomiast tam, gdzie nie ma Orlików, no muszą tak jak wszyscy inni. Muszą kończyć zajęcia o godzinie 18:00. Druga liga piłkarzy ręcznych. Oczywiście ja znam problemy, bo rozmawiam z trenerem Ziółkowskim. Natomiast nie wyręczę pana trenera w rozmowach z dyrektorem o godziny i o harmonogram korzystania z sali, bo o tym mówimy. O tym. To nie prezydent, nawet gdyby mógł tak zrobić. Nie chcę załatwiać codziennych, zwykłych spraw, bo są ich sprawy. Oczywiście tam jest tarcie, bo piłkarze ręczni kleją sobie łapki. No państwo, proszę nie wiedzieć, do piłki, żeby piłka lepiej trzymała. No poklejona piłka o parkiet uderza, no a potem ktoś to sprząta, o ściany. Może już nie kleją, bo o tym klej to była bójka. No więc to propozycje, że piłkarze ręczni mogliby trenować w Miszku, bo tam jest... Jasne, 2,50 ktoś tam. To też było omawiane. To też było omawiane. Nie ma, lepiej jest na lotnisku. Zwykłe dogadanie się. Zwykłe. I to ani poseł nie pomoże, ani prezydent. Muszą się ludzie dogadać odnośnie godzin. Kultura i ściany. A na czym polega społeczeństwo asertywne? Panie prezydencie, rakiety. Gdzie ta rakieta, gdzie ten kosmodrom? Pokażcie mi ścianę, wiesz, to nie jest skomplikowana rzecz, ściana. To jest coś prostego. Ci, co malują tymi szklejami, najlepiej wiedzą. Tam jest ściana, dobra, idę, nie moja.
dziękuję. Podaj następną. Następna jest tam. Bierz. Oni tylko hasła wyrzucają, pokaż mi ścianę. No jedna ściana na kamienkowej to jest za mało, to ja rozumiem. Ładnie pomalowali, no mi się to podobało. Ja w szkole, jak byłem dyrektorem, to też dałem na drugim piętrze ścianę do malowania. Proszę bardzo, jeszcze je kupiłem za rodziców. Też projekt. Ale żeby nie pokazać, wiesz, to jest najprostsza rzecz. Pokażcie mi ścianę w mieście, gdzie chcecie malować. No nie, to ja mam wymyśleć. Skomplikowane zadanie. Ja sprawdzę tylko właściciela. Ja będę właścicielem, czy w moim imieniu MPGN, to się pewnie zgodzimy. Oczywiście, żeby to nie było obsceniczne i tak, tam parę warunków jest. Do tej pory ci młodzi ludzie mnie zabiegli tam na Kalinkowej. Naucz ich, niech oni myślą. A nie pokazywanie palcem, tylko ty zrób, a ja mam pomysł. Torkolacki. W Dreźnie byłem swego czasu, oglądałem Torkolacki. Co to jest Torkolacki dzisiaj? Torkolacki to jest 200-metrowy tor na wirażach, prawie że pionowa ściana. Nie da się tam stanąć ani w ogóle, ani rowerem, ani niczym, tam się zaraz spada. I to jest tor drewniany. I to jest tor drewniany. Drewno jest różne do tych torów kolarskich. Mój zastępca, Marek Sikora, napisał pracę dyplomową na przykładzie torów kolarskich. O czym mówimy? Miejsce mamy, a tam, gdzie jakieś domy handlowe, tam nie było żadnego miejsca na tory, bo tam, gdzie jest plan przestrzenny, mówi. Mamy w mieście plany przestrzenne i w tych planach przestrzennych pisze. Tu jest miejsce na budowę domów mieszkalnych. Tu jest miejsce na handel. A tu w przyszłości będzie miejsce na obiekty sportowe. I tak to ja na tym jednostce wojskowej, na Janosików, tam żeśmy mieli już, mamy koncepcję na to. Mamy koncepcję. Ale nie mamy 28 milionów złotych. Ale co zrobiłem w tej sprawie? Dwa razy byłem u ministra sportu, tak się złożyło, że no miałem dobry kontakt z byłym ministrem sportu. Nie dołożył do ministerstwa sportu. W tej chwili mój były asystent jest wiceministrem. Pan Grzesiu Karpiński. Nie dołożył. A dlatego nie dołożą, bo z ministerstwa sportu dołożyli do Żyrardowa. Do Pruszkowa. Oczywiście do Pruszkowa. Miało kosztować 100 milionów, wyszło 300 milionów. Prokurator, CBA, te wszystkie trzyliterowe instytucje już tam są. I Ministerstwo Sportu drugi raz do tej szalej dyscypliny nie dołoży. Opływacy chcą basen 50-metrowy, olimpijski, bo jest tylko jeden chyba gdzieś tam w Skarżysko-Kamiennym czy w Kielcach, w Polsce, 50-metrowy olimpijski. I poszczególne związki walczą, żeby uzyskać dofinansowanie z totalizatora sportowego de facto, z Ministerstwa Sportu na obiekty sportowe. Drugi raz do kolarstwa nie dadzą. A żadne inne projekty unijne nie obejmują budowy obiektu sportowego. Kolarze sobie już dawno zasłużyli na to, żeby mieć obiekt sportowy pod tytułem tor kolarski. I myśmy już kombinowali w ten sposób. Boisko do koszykówki będzie tam w środku. Też oczywiście, bo nie mamy takiej hali. 3000-4000 miejsc. Mało tego, estrada, siedzimy i oglądamy kogoś w hali, bo dzisiaj jak przyjeżdża ktoś do hali śpiewać czy występować, to mam lotnisko. 1000-1200 porywach miejsc. I to tak na dole tam krzesełka, wiadomo, że to z jednej strony. Więc chcieliśmy, żeby to była hala sportowo-widowiskowa. Mamy koncepcję, nie mamy kasy. Na obiekty sportowe, za mojego tutaj, że tak powiem, funkcjonowania jako prezydent, nie ma co porównywać w ogóle, bo tego się nie da porównać, więc nikt z Państwa nie może powiedzieć, że nie dajemy na obiekty sportowe. Tor kolarski zrobiliśmy wszystko, natomiast kasę nam zablokowano. Miasta nie stać, żeby budować tor kolarski za 28 milionów złotych, a w tej chwili może więcej. Proszę o kolejne pytanie. Ale jeszcze tam sprawa do tej komisji, panie prezydencie, co można uczestniczyć w normalnej komisji. Każdy obywatel może przyjść na posiedzenie komisji, każdy mieszkaniec ma siadać sobie. Ty byś miał jakieś nominacje pewnie, żeby tego nominować. Nie. Pan poseł tutaj jest mojego wystąpienia, żeby ten przedstawiciel, który będzie spoza Rady, miał jakiś głos, prawo głosu. Nie ma dzisiaj. Panie prezydencie, że tak powiem. Pan prezydent taki, aha, to zostało zmienione uchwałą zasiadania. Mamy ustawę, która została zmieniona i musimy działać zgodnie z ustawą, a prezydent przede wszystkim. Państwo możecie mówić, co wam się podoba i
dalej, mamy demokrację, wolność, walczyliśmy na to. Ja nie mogę. Ja muszę mówić tylko to, co jest zgodne z przepisami, z ustawą, z dokumentami. Nie da się inaczej. Nie ma takiej możliwości formalno-prawnej, żeby ktoś oficjalnie spoza Rady był członkiem komisji. Natomiast można przychodzić na posiedzenia komisji i zabierać głos. Nie głosować, ale zabierać głos. Proszę uprzejmie. Dobrze, dziękuję. Panie prezydencie, proszę tak w tym czasie ludziom. Wszyscy też. No i teraz pytanie, gdzie promocja tych inwestycji? Chyba była bardzo, bardzo źle zorganizowana. Bo gdyby tyle imprez było dobrze rozprowadzonych, to myślę, że widzielibyśmy. Kolejna sprawa. Na co dzień służę Centrum Szkole do Logistyki i mam możliwość rozmowy codziennie z kursantami z całego kraju, z całej Polski. Oni chętnie widzieliby, Grudziądz, tylko nie wiedzą po pierwsze, gdzie iść, kiedy mogą tam pójść. Przede wszystkim Cytadela, Planetarium. Uważam, że nie jest wykorzystane w pełni tak, jak być powinien. Kolejna sprawa. Czy pan prezydent zagląda czasami na forum internetowe GZ Pomorskiej? Nigdy. A szkoda. A, nie, 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 nie. Szkoda, bo jest tam bardzo dużo rzeczy, bardzo konstruktywnych. Jest krytyka, ale... Tam są same anonimy. A, nie, same anonimy. Jakby się ktoś podpisał, mam proszę pana, odmienne zdanie. Jakby się na pościany odpowiem panu bez obrażania się. Ale jak ktoś jest tchórzem i nie podpisuje się pod tym, to wstyd takie coś. Nie odpowiadałem na anonimy, u mnie w sekretariacie kończą anonimy u pani sekretarki, nawet nie wiem o tym. A taka jest, niech mi pan wierzy. Poza tym jest bardzo dużo ciekawych propozycji. To odnośnie propozycji, które pan mówił, żebyśmy tutaj jako mieszkańcy przedstawiali pan. Jest tam bardzo wiele propozycji. Niech mi pan wierzy. Mamy inne formy nośników elektronicznych dzisiaj. Mamy skrzynki, każdy urząd. Ja mam też, piszą do mnie, mam Facebooka, odpowiadam. To nie jest tak, przekazałem go, ponieważ o tematy pytał panu wiceprezydentowi i do dzisiaj sobie z nim koresponduje. No, on chciał koniecznie ze mną. Tematyka była. Pan dokończy, to ja odpowiem. Tak? Na sprawę sport. Panie prezydencie, mamy sportowcy na wysokim poziomie, czego nie mogę powiedzieć karę. Co z modernizacją stadionu? Były zapowiedzi, były szumne, była wizualizacja. Pozostała do dzisiaj wizualizacja. Powiem szczerze, wstydzę się czasami, jak kibice z innych miast piszą o sprzedaży biletów przez dziurę w płocie. To słowo. Kolejna sprawa odnośnie kultury. Panie prezydencie, miałem możliwość być na którymś z kolei finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury Teatr. Co się dało zauważyć? Bardzo mała ilość ludzi przewinęła się. A dlaczego? Bo było kilka imprez równocześnie w różnych punktach miasta. Brak jakiejkolwiek korelacji. Może byłoby lepiej zorganizować mniej tych imprez, ale żeby przyciągały one więcej ludzi. Nie tak już was chodzi. Tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy dobę internetu, wie pan. Nie ma w internecie, nie istnieje. I jeżeli ktoś by chciał znaleźć informacje na przykład o imprezach turystycznych w Grudziądzu, to mamy punkt informacji turystycznej, znakomicie funkcjonuje. Mówię o... No to wie pan, jest w Google, patrzę, dwie minutki i wszystko jest. Ja przepraszam, ja nie śpię z komputerem, ale korzystam często z takiej informacji. I ja powiem tak, to co pan wspomniał przed chwilą o tych imprezach 2000, to co pani na początku, ja się z nami zgadzam. Ja też powiedziałem, że ta liczba mnie się tutaj ogromna, zawyżona. Ale w same wakacje dla dzieci, bo pan powiedział, że to jest impreza typu jakiegoś tam ileś tam widzów. Nie, są to imprezy kierowane do określonych grup wiekowych, od najmłodszych, różne, różniste, w szkołach, w muzeum. Ja bym nie chciał, wie pan, tego polemizować. Jest problem, to informuję. Są to wszystkie. I one są, wie pan, tylko za mało. One są pisane, one są w mediach, gazety piszą cały czas, jakie są imprezy. My czytamy i zapominamy. Nieustannie są te imprezy pisane.
I suma summarum, one trafiają do różnych grup wiekowych, są w różnych miejscach. Ale zgadzam się z Panem, że zawsze można mieć pretensje do informacji, do promocji. Każdy z nas ma inny punkt widzenia. Każdy ma na inny punkt widzenia. Informacja turystyczna, gruziąc. Nie, no ja wiem. No, wychodzimy, mam. Nie, Pan wie, że tak jest, to, że no nie każdy tam ma ten komputer i tak dalej. A dzisiaj już nie ma innej możliwości. To jest doba internetu, doba komputera, doba... Natomiast wracając do tych... ja bardzo sobie cenię osoby, które mają bezpośredni kontakt ze mną i się podpisują. Na tym polega wolność i demokracja. Mówię, co chcę, piszę, co chcę, ale się pod tym podpisuję z imienia nazwiska. Żadnych forów nie czytam. Jeżeli to się nie, to ja, żeby przeczytać prawidłowe, to trzeba te wszystkie nieprawidłowe. Te obelgi, nieobelgi, to niepodpisane, bo to jest tchórzostwo. To jest tchórzostwo i więcej nic. Ktoś może mówić wszystko, kto musi się podpisać. I wtedy ja mu odpowiadam. Znaczy obelgi ja także powiem. To nie jest tak, że ja czytam wszystko. Ja pomijam obelgi, bo to mi się obrazuje. Dalej, infrastruktura sportowa. Szumnie, no czy szumnie, czy nie szumnie. No kiedyś trzeba coś pokazać mieszkańcom. Ja tego szumnie nie robię, bo to jest normalna rzecz. Czyli przedstawić koncepcję, żeby ludzie wiedzieli. Mówiłem ci o koncepcji toru brackiego. Mamy koncepcję przebudowy toru żużlowego. Jak nie wiadomo, o co chodzi, mamy etapy. Mało tego, tam już jest pozwolenie na budowę. Tam można w każdej chwili wejść i robić. Natomiast nie ma wsparcia zewnętrznego, środków zewnętrznych. Ministerstwo Sportu traktuje żużel inaczej. Żaden klub nie dostał wsparcia w rozbudowie swojej bazy z Ministerstwa Sportu. A z innych możliwości nie ma. Więc ja traktuję jako prezydent, chyba nie muszę Pana przekonywać, z czym jest sport dla mnie. I pierwsze Panowie, ale są zasady. Naprzód te inwestycje, gdzie jest dopłata z zewnątrz. Natomiast czy tu Pan się musi wstydzić? Nie, proszę Pana, nie. Ja się muszę wstydzić w Łodzi za Orła, ja się muszę wstydzić w Gnieźnie, mimo tego, że jest 10 tysięcy, niech Pan zobaczy, gdzie siedzą. Nie bardzo. Ja się w Ostrowie, bo ja tam przecież byłem oczywiście. A w Poznaniu był Pan? No i co, w tej ulicy? No widzi Pan. Nie musimy się naszego obiektu wstydzić. Jasne, mamy marzenia, wszystko, dachy, sanitariaty, punkty techniczne oddzielnie. Nie musimy się wstydzić. On wymaga remontu, cały czas mam to na uwadze. Ja powiem tak, jak wybudują u mnie tam, na razie, w Grudziądzu, elektrownię gazową i wpłynie 14-15 milionów złotych rocznie więcej, to będziemy mieli z podatków. Musimy korzystać, proszę Państwa, ze środków, które są na zewnątrz. Jak my z tego nie skorzystamy, to nigdy nie będziemy mieli infrastruktury porządnej, nie będziemy mieli innych porządnych rzeczy. A dopiero potem te historie. Jeśli jeszcze mogę? Jasne. Bo przyszła sprawa, że tego razu się nie rozwiąże. Ale pytanie, które nawiązuje do żołnierzy wydatków. Panie Prezydencie, dlaczego my nie korzystamy z doświadczeń innych miast, które robią coś, robią dobrze, to przynosi dla... Konkretnie. Już mówię. Chodzi o temat nieszczęsny, wielokrotnie powtarzamy również rzeczy czasu na wstrzymania świetnych. Ja sobie zadałem trochę trudu, zadzwoniłem do Torunia, do odpowiednika SDM-u. Okazuje się, że te urządzenia mają wszelkie homologacje do tego, żeby być stosowane. Wiadomo, że to są urządzenia tak tylko pomocnicze, ale one nie są zabronione żadną ustawą, żadnym rozporządzeniem. Oczywiście żadne rozporządzenie też nie reguluje, że one muszą być zamontowane, ale to było tylko i wyłącznie decyzja. Mógł Pana prosić, znaczy mamy tematykę, ja to oczywiście mógł odpowiedzieć na to pytanie, tak, bez problemu. Natomiast skoncentrujmy się nie na drogach. Ja mam pytanie. O co mi chodzi? Proszę. Wszystko zależy od zarządcy drogi. Więc dlaczego w Grudziądzu nie ma woli, pomimo tego, że praktycznie 100% kierowców byłaby zadowolona z tego wszystkiego, dlaczego nie ma woli do tego, żeby to zrobić? Skoro to jest sprawdzone w innych miastach, już nie tylko w Toruniu, ale coraz więcej innych miast te urządzenia stosuje. Dlaczego tak jest, panie prezydencie, że urząd, który de facto jest dla nas mieszkańców, robi coś przeciwko nam, tak naprawdę. A co to jest przeciwko?
No właśnie to, że my chcielibyśmy, żeby te urządzenia zostały zamontowane, bo uważamy. To jest coś dodatkowego, co może być, a nie musi. Tak, zgadza się. Może, a nie ale musi. Ale to nie jest przeciwko. Proszę pana, ja takich zwrotów nie używam. No chyba tak, bo skoro mimo woli. To ma trzy takie urządzenia, które jedno kosztuje 34 tysiące złotych, czyli trzy. Może to nie jest duży wydatek, ale to nie jest duży wydatek. Na dzień dzisiejszy. Ja wierzę, panie prezydencie, że bezpieczeństwo wzrośnie. Bo w tej chwili ludzie się boją, że przejeżdżasz przez skrzyżowanie, zwłaszcza po jedno z ulicy Sikorskiego z Piłsudskiego. Boją się, po prostu się boją. Bo tam jest ustawiony futerał, to wszystko. Proszę pana, ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie. To tylko jest kwestia tego, nie? Ale niech pan takich zwrotów nie używa, że przeciwko komuś. No ja tam nie mam przeciwko. Może nie pan osobiście. Ale nie, nie chodzi o mnie, nie chodzi o mnie. Chodzi generalnie środki finansowe. Ja za 34 tysiące złotych to kupię 1000 ton gruzu betonowego i zrobię parę ulic gruntowych, wysypię gruzę. No naprawdę, wie pan, ja to tak patrzę. Wszystko jest ważne, zgadza się, panie prezydencie, ale właśnie tak jest. Droga... Nie ma kasy. Mamy w Grudziądzu drogi jeszcze, które są piaszczyste. Przepraszam bardzo, na to nie ma. Pan mówi tylko 34 tysiące. Ale ja dałem przykład. 1000 ton gruzu betonowego mam na jedną ulicę. Czy robisz to urządzenie, które jest pomocnicze? Przydaje się. Myślisz, że podoba to w Toruniu? Podoba mi się. Stoję, wiem, za 4 sekundy ruszę. Włączam, ruszam. Podoba mi się. Ale wolę zrobić ulicę gruzem betonowym, żeby nie zalewało ludzi. Na razie. Na razie. Nie mówię, że nie. Proszę bardzo. Ja do pana Marka Sidormana mam prośbę, że pan jest obeznany w internecie i przegląda pan swoje wszystkie strony grudziąckie jego internetu. Proszę, prosiłbym, żeby wszedł pan na stronę grudziąc.pl i przeczytał datę ostatniego newsa w języku angielskim i języku niemieckim. Ja pana tak dokładnie nie zrozumiałem, albo za... Proszę, żeby pan Marek Sikora wszedł na stronę oficjalną Grudziądza, proszę, język angielski i niemiecki, przeczytał datę ostatniego newsa w języku angielskim i niemieckim. Ale pytanie brzmi, czy przeczytał? Tak, to jest mała taka prośba z mojej strony, żeby przeczytał datę ostatniego newsa w języku angielskim i niemieckim. To niech pan powie, kiedy jest. 2011 luty, panie Marku, to jest 2 lata temu. 2 lata temu ostatni news skierowany do mieszkańców innych krajów. Czy naprawdę nie mam nic do powiedzenia przez ostatnie 2 lata? To jest jedno pytanie, a drugie pytanie do pana prezydenta. Wydaliśmy 184 tysiące złotych na budowanie strategii marki Grudziądza i zapłaciliśmy te pieniądze, oczywiście wiem, że są w większości z dotacji unijnej, ale zapłaciliśmy firmie warszawskiej. Czy uważa pan, panie prezydencie, że firmy nie miała tych ludzi do budowania takiej strategii? Nie ma. Nie. O przepisy, 14 tysięcy euro. Znaczy ja już nie chcę rozmawiać. Nie, że nie, to nie było przedsiębiorcy nie ma. Musi stanąć do konkursu. Firma musi stanąć do konkursu. A ogłaszam na konkurs? Tak, to mnie to miało. Oczywiście, to miało. Szanowni Państwo, nie ma o czym mówić. 14 tysięcy euro jest więcej, musi być konkurs. Czy był, czy nie był, musiał być. Nie ma innej możliwości. Nawet nie dyskutuję z wami o tym. No dobrze, dziękuję bardzo. Nie, no spiskowa teoria dzieje. Ona będzie tak samo zaniżona jak przy porcie i przyjdzie duża wizma i okalenie pani dyrektor publiczny powie, ja wiedziała. Po wybudowaniu drogi pierwszą drogę szlaki bardzo. Czy ona będzie też ta droga pójdzie? Czy ona też będzie na tym niskim poziomie drogi, tak jak przy jest porcie, zaniżona? Dobrze, zaraz mam zadać. Bo przyszła duża woda po zrobieniu tej drogi przy porcie i więc zrobiła się droga nie rowerowa, tylko rowerowa woda. Pani dyrektor stwierdziła po tej dużej wodzie, że ja wiedziałam. Bo jak wiedziałam, to mogła mnie budować. No tak czy nie? Grunt podnieść, zagęści i posprawia. A druga sprawa jest taka, jeździliście na targi inwestycyjne i gospodarcze. Macie strefę ekonomiczną, tam się po prostu nic nie dzieje, rośnie dziecko. Na dzień dzisiejszy by nie było strefą, też by rosło dziecko. Ile inwestorów z Grudziądza już uciekło? Kilku inwestorów ja
pan swoje, że tak by odpowiadał, bo jak pan trzyma mikrofon, to ja nie wiem. Kiedy było i wesoło, to ja już uciekłem tego drogi. A konkretnie, konkretnie? Znaczy, wózki filmowe, produkcja wózków filmowych na pewno, ale na wstecz. Miała być, gdzie zniknęła. W Polsce, czy na Ukrainie. Dziękuję. Mówię, że to było wybudowane i z pełną wiedzą, że wiem, że to będzie tylko zalewane. Tak to jest zbudowane. Aby tą ścieżkę w tym miejscu podnieść, pan nie dziwi się, należałoby dołożyć gdzieś około 30 milionów złotych. Dla paru metrów ścieżki 30 milionów. Dlaczego? Ponieważ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który zarządza Wisłą, sobie zażyczył, bo się pierwotnie chcieli ją podnieść, zażyczył sobie od samego mostu, aż praktycznie po połowie nadwiślańskie, umocnić nabrzeże. Aby to nabrzeże umocnić, zażyczył sobie również zrobienie badań zalewowych i przekroju poprzecznego Wisły, czyli co się stanie, jeżeli my po naszej stronie podniesiemy sobie kawałek nabrzeża, czy przez przypadek dragaż nie będzie zalany w sytuacji wysokiej fali. Takie były warunki, stąd też odstąpiono, bo nie będziemy budować za Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nabrzeża Wisły. Stąd też taka propozycja. To, co pan pytał, wiślana trasa rowerowa, ona jest zupełnie w innym terenie budowana, ponieważ jest mniej więcej od Gdziąckiego Zamku, na samej górze, idzie wzdłuż jednostki wojskowej, aż do dzieła rogowego przedstawili, więc to cały czas idzie już na wysokiej skarpie i tam nie ma możliwości, aby woda z tysiącletnia to zalała. Natomiast tutaj, przy porcie, ta ścieżka będzie co roku zalewana. Tak jak w Toruniu mamy wybrzeże filadelfijskie, przychodzi powódź, jest zalewane, woda schodzi, czyści się po prostu daną drogę. Jeżeli panie prezydencie mogę o tych inwestorach, co uciekli, to szanowny panie, ja nie znam takiego przypadku. To, czym pan mówi, to mówi pan o szwedzkiej firmie. To nie były wózki widłowe, tylko były to wielkie, nietypowe, ponadgabaretowe naczepy dla samochodów ciężarowych. To myśmy, jaka siedząca pani prezes GPP Joanna Bożyńska znalazła tego inwestora w Szwecji. Przeprowadzaliśmy wiele rozmów z nim i prozaiczna była decyzja, dlaczego wybudowali w Stargardzie Szczecińskim, nie w Grudziądzu. Ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad nie pozwoliła inwestorowi na zamykanie Grudziądzkiego mostu celem transportu tych dłużyc. Ponieważ to są ponadgabaretowe, 40-metrowe, nietypowe naczepy. I aby je z Grudziąckiej fabryki wyprowadzić, należało drogi krajowe nocą zamykać, na co nie było zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Więc tutaj naprawdę pan mi wierzy, miasto Grudziądz z tym nie miało nic wspólnego, że ta decyzja Szwedów była taka, a nie inna. No niestety mamy wąskie gardło w postaci mostu i zresztą czasami kto jeździ autostradami to widzi, co się dzieje, jeżeli choćby elementy łopat tu do turbin wiatrowych się transportuje. Wielkie ceregiele, piloci z przodu, z tyłu, światła migające. Tak, z takim transportem nietypowym to wygląda. Zawsze idzie coś za coś. Próbowaliśmy, ale to nie od nas, nie od nas decyzja. Próbowaliśmy nawet rozmawiać, żeby nie chcieli Wisłą spławiać tego typu swoich nietypowych naczep do Trójmiasta. Niestety problem się pojawił znowu w nabrzeżu przystosowanym z różnymi dźwigami, aby te ich naczepy transportowe na specjalne nisko zatopione barki dalej Wisłą Gdańską. Więc to dotyczyło tego jednego inwestora. Innych przypadków nie znam. Do tej pory na strefie ekonomicznej się kompletnie nic nie dzieje. W strefie ekonomicznej mamy w tej chwili firmę Limita. 350 osób na dzień dzisiejszy tam pracuje. Ja jestem po rozmowie choćby dzisiaj z panem wiceprezesem Mirosławem Orzołem i on informował już, że dobijemy 350. Przekazuję dane najbardziej aktualne. Planują, jeżeli, ponieważ bardzo dobrze mają kontrakty, zdobyli już cały rynek europejski, wchodzą w tej chwili na Afrykę i Azję ze swoim eksportem. Jeżeli te plany im się powiodą, planują w przyszłym roku rozbudować zakład i docelowo powiększyć go do 1000 osób. A pan mówi, że się nic nie dzieje. Więcej był przypadek powiedzieć, rozmany, nie rozmany, inne też, ale nie ten temat dzisiaj, ale to nie jest to, że nic. Nie będę wymieniał, bo mamy tematykę jakąś konkretną. Proszę uprzejmie kolejnych państwa, pojedynczy pan jest, proszę uprzejmie. Ja mam takie pytanie odnośnie tutaj tematu dalszego, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Tutaj pan prezydent Cikora mówił, że
jakby nie było takiej możliwości, żeby poprowadzić, nie poprowadzić tej ścieżki, tak zwanej wodnej ścieżki rowerowej. Powiem w tym zakresie, że mówimy tutaj o promocji. Warto powiedzieć o tym, że promocja to jest takie coś, żeby mówić w ogóle o Grudziądzu. Nie chcemy, żeby mówiono źle o Grudziądzu. A ta wodna ścieżka rowerowa jest między innymi takim tematem, gdzie mówiono źle o Grudziądzu. Można było przecież poprowadzić ścieżkę po drugiej stronie ulicy, tam gdzie jest parking tej Alfy, trochę im tam zabrać i poprowadzić tamtędy ścieżkę rowerową. No teraz już temat, że tak powiem, jest nieaktualny, bo będziemy mieli ścieżkę rowerową wzdłuż Nowego Nabrzeża Wisły, wzdłuż rewitalizacji, także jakby ten problem jest rozwiązany w tym miejscu, chociaż no, powiedzmy, no, dobrze, że chociaż po czasie. Teraz może trochę inny taki temat bieżący. Rozpoczyna się rewitalizacja sieci tramwajowej. Zaczynamy od pętli tramwajowej, dawnej pętli tramwajowej przy Rożnie w kierunku tutaj Lidla. Pierwszy etap właśnie wycinka i tak dalej. Teraz ostatni podobno, nie wiem, nie słyszałem, ale ktoś tak napisał, że w wywiadzie telewizyjnym powiedziano, że z samochodami nie będzie problemu w związku z remontem, bo ulica zostanie. Z ruchem autobusowym też nie będzie problemu, bo mamy zastępczą komunikację autobusową, bo tramwaje nie będą jeździć. No a teraz rowerzyści i piesi muszą sobie sami poradzić. Pozostały objazdy przez Strzemięcin, ewentualnie przez trasę średnicową. Czy nie można by postąpić w ten sposób, żeby wydzielić z już mało uczęszczanej ulicy Chełmińskiej pasa rowerowego dwukierunkowego, żeby po prostu rowerzyści na czasy remontu, przynajmniej na czas remontu ścieżki drogi rowerowej mogli tamtędy się poruszać, żeby nie musieli jechać na Strzemięcin? Powiem tak. Droga rowerowa w tym miejscu jest bardzo uczęszczana przez wielu mieszkańców Grudziądza. Wielu mieszkańców dojeżdża tamtędy na przykład do pracy, do szkoły. Rano tam są normalnie, tam można sobie powiedzieć, tłumy rowerzystów. Latem, gdy jest dobra pogoda, jest naprawdę bardzo dużo rowerzystów. Należy też wspomnieć o tym, że trzeba pamiętać o tym, żeby ruch rowerowy w Grudziądzu był zrównoważony. Nie myśleć tylko o ruchu rowerowym jako formie rekreacji, ale myśleć o ruchu rowerowym jako transporcie, alternatywnym transporcie do ruchu samochodowego. Żeby nie pozostawiać go w opałach, tylko pamiętać także o mieszkańcach jeżdżących na rowerach. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ścieżki ewentualnej na ulicy Chełmińskiej podczas remontu. Jest ona wystarczająca, profesjonalna i spełniająca oczekiwania mieszkańców. Ale że pan powiedział? No, ja dostałam takie wrażenie, próbował mi pan przekonać, że jednak delegacje Urzędu Miasta w różne strony świata to jest to, na co mieszkańcy miasta liczą. Ja chciałam zupełnie czegoś innego nawiązać. Kiedyś była taka akcja w mieście liczenia, chyba związana, jeśli dobrze pamiętam, z likwidacją linii tramwajowej jednej. Znaczy nie likwidacją, tylko jeżdżeniem tramwaju po tej linii. I wtedy chyba jakieś grupy ludzi zatrudnione zostały do liczenia pasażerów, czy rentowna jest ta sieć i tak dalej. Ci ludzie z tych tramwajach liczyli nas. Ja mam pytanie proste. Skoro ogłoszono przetarg, konkurs na ustanowienie tego znaku rozpoznawczego dla Grudziądza, dlaczego nie były te działania poprzedzone akcją, że na ulicę miasta wyszła jakaś grupa wolontariuszy nawet, albo opłaconych bezrobotnych, z pytaniami do mieszkańców miasta, jakie mają oczekiwania, jak sobie to wyobrażają, jak by chcieli to widzieć, w szkołach dać takie pytania na lekcjach wychowawczych, nie wiem na jakich, żeby dostać jakiś oddźwięk społeczny tego społeczeństwa. Byłby to przepiękny ukłon z pana strony, w stronę mieszkańców, że się pan z nimi liczy, że jest pan ciekawy ich odczuć, ich gustu. Nie zrobiono nic z tego.
Wszystko to się odbyło gdzieś. Myśmy się dowiedzieli, jak te znaki się pojawiły. Chyba pierwszy raz go zobaczyłam na targu, na festynie mikołajkowym w grudniu tego roku. Stanęłam ze zdziwieniem i próbowałam to zjawisko rozszyfrować. I to nie jest moje zdanie, to jest zdanie tego forum, którego pan Gazety Pomorskiej nie czyta, a ogólnie młodych ludzi, mieszkańców i wszystkich, którzy się tam podpisują, nie podpisują, logują, ale też są tacy, którzy nazwiska własnego używają. Zobaczył pan skalę zdumienia. I teraz jeszcze do drugiego tematu, który poruszyłam 2 miesiące temu, będąc tutaj na spotkaniu z panem posłem Szymańskim. Dzisiaj to pytanie troszeczkę zmodyfikuję i brzmi ono tak. Bo mówimy o promocji, o rozwoju turystyki, o fali turystów, którzy mają to miasto odwiedzić. Co się dzieje ze Starym Miastem, z rynkiem, z okolicznymi ulicami, lokalami, to pan widzi, prawda? Ja wtedy powiedziałam, że w samym centrum ścisłym już 42 lokale handlowe są nieczynne. Pan wtedy sprostował moją wypowiedź, powiedział 8. Zgadzam się, panie prezydencie, 8 pustych lokali, ale na jednej ulicy. A na ulicy Wybickiego, wliczając to dom handlowy Orzeł, 27 lokali. I pytanie jest proste. Idzie sezon turystyczny, ludzie zaczynają do miasta przyjeżdżać, może, i zobaczą tą straszliwą pustynię. Czy miasto już w tej chwili przygotowuje jakiś plan awaryjny, co z tym zjawiskiem zrobić, jak to powstrzymać? Zrewitalizowany rynek z Kopernikiem i dookoła puste, zapuszczone, brudne szyby wystawowe, no widok nędzy i rozpaczy. I tego się już zagadać nie da, że to nie istnieje, że tego nie ma, że tego nie widać. I to właściwie te pytania, które na dzisiaj miałam przygotowane, oprócz jednej refleksji, która mnie zawsze po takich spotkaniach ogarnia, chciałabym ją powiedzieć, króciutko na głos. Jak to się dzieje, panie prezydencie, że ta fala niezadowolenia, jakiejś frustracji, zniechęcenia, przygnębienia społeczeństwa, ja nie jestem podludkiem, raczej prowadzę życie bardzo społecznie aktywne, tak to powiem, że tutaj wszystko na tej sali zawsze się zgadza i na wszystko jest zawsze jakaś sensowna odpowiedź, natomiast po wyjściu z tej sali, po przebrzmieniu tych wypowiedzi, odpowiedzi, na zewnątrz ten świat zupełnie inaczej wygląda. Tak jakbyście wy mieli swoją prawdę, a my mieszkańcy, wypisujący się, rozmawiający w kawiarniach, wszędzie, gdzie tylko można, na smutnych spacerach, mieli inną prawdę. Skąd ten rozdźwięk? Czy on się wziął z tego, że pan nie chciał ze społeczeństwem 3 lata rozmawiać? Bo mnie na przykład zdziwiła pana początek odpowiedzi na moje pierwsze pytanie, że pan zna moje poglądy, mój światopogląd, zdanie. Chciałabym wiedzieć skąd, bo my komunikujemy się 6 lat. I to byłoby na dzisiaj. Tyle. Dziękuję za uwagę. I zawsze, jeżeli ktoś jest negatywnie nastawiony, zawsze może tu znaleźć jakieś punkty zaczepienia. To jest jak amen w pacierzu, że to jest źle, to niedobrze. Naprawdę, proszę państwa, promocja została prowadzona w sposób profesjonalny. Wielu mieszkańców, były ankiety robione, także pełna konsultacja była społeczna. Jakby pani naczelnik mogła mnie uzupełnić tu w tym temacie, to proszę bardzo za chwilę to zrobić. Lokale puste, proszę państwa. Społeczeństwo wybiera, gdzie chce zakupy robić. Mamy już wiele dyskontów. Żyjemy w wolnym kraju. Jeżeli jest plan przestrzenny, który umożliwia wybudowanie marketu czy Biedronki, to ja nie mam nic do powiedzenia. Kompletnie nic. Grunty są prywatne, plan umożliwia, ktoś ma kasę, buduje. Nie da się. Jeżeli wybuduje Biedronkę kolejną, no to te sklepy nie mają racji bytu. Ja nie mogę, spółka prawa handlowego płaci podatek od nieruchomości. Budynek ubezpiecza. Płaci przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie i jeszcze jakieś tam inne. Ma jakieś wydatki stałe. Nie da się wynajmować, nie wolno, zamkną prezesa. Nie da się wynajmować lokalu, dopłacając do niego. Lokale to nie jest żadna pocieka. Proszę przejść się w Toruniu ulicą Szeroką, tam na drugi rynek,
i wrócić. I zobaczycie, ile tam jest wolnych lokali. Powszechne, ogólnopolskie zjawisko. Wszyscy my też wolimy pojechać do dużego sklepu, zrobić sobie zakupy, czy do Alfy, czy gdzieś, niż małych. Ja kupuję w małym po drodze, jak jadę do domu. Tylko wtedy. Ja nie zmienię poglądów mieszkańców, ani Grudziądza, ani prezydenci innych miast, że małe sklepy mają być. To mieszkańcy wybierają. Oczywiście jest to problem. Potwierdzam, że jest problem z zagospodarowaniem wolnej przestrzeni w centrach miast. Jest to problem i w Grudziądzu ten problem też występuje. Panie Naczelnik, proszę uzupełnić jeszcze sprawę konsultacji związanych z marką promocyjną. Dobrze. Szanowni Państwo, płaszczyznach wewnętrznej, która jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców, żeby oni sami zaczęli mówić o tym mieście dobrze. I na tym nam najbardziej zależy, bo to jest właśnie ta strategia marki. Tą strategię stworzyła firma profesjonalna, która jest liderem, jeśli chodzi o marketing samorządowy, marketing miejsc w Polsce i oni naprawdę wiedzieli, co robią. Ten dokument został przedstawiony przygotowany w oparciu o szereg konsultacji, spotkań, ustaleń nie tylko z mieszkańcami naszego miasta, ale mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. I my musimy dzisiaj zmienić postrzeganie mieszkańców przez samych, postrzeganie miasta przez samych mieszkańców. A później kontynuujemy wyjazdy na targi i to jest ta promocja zewnętrzna. Ale dzisiaj tutaj postanowiliśmy, że po to robimy te wszystkie imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i po to jest ich tak dużo, żeby mieszkańców pobudzić, zaangażować, żeby oni sami zaczęli mówić, że w tym mieście dużo się dzieje i żeby korzystali z tej oferty. I po to jest ta marka i to nie jest marka turystyczna, którą będziemy promować na targach w Berlinie, w Poznaniu czy w Łodzi. Budujemy świadomość mieszkańców, pozytywną świadomość mieszkańców i postrzeganie wśród nas samych. Dziękuję bardzo. Proszę o dalsze. Pierwsza sprawa to dotyczy może oświetlenia. Było 1 800 000 chyba tego przeznaczone pieniędzy. Z tego co się orientuje, to firma Elektrobud zrobiła to za 900 000. Reszta pieniędzy miała być przewidziana na remont, modernizację z tego dużym. Czy te pieniądze są źródłowane jakieś lokacie i one czekają aż odbiera jakieś tam pieniędzy, że uda nam się coś zbudować coś, tak? Czy te pieniądze gdzieś poszły na jakieś inne cele? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy jest jakaś data przewidziana rozpoczęcia modernizacji tego stadionu, bo tutaj przedmówca mówił, że rzeczywiście no, trochę to wstyd z tym stadionem jest ogólnie w całej Polsce i to nie jest tak, że stadiony inne też są gorsze, tak? Wiadomo, pierwszy jest stadiony różne, tak? Ale nasz stadion naprawdę jest, no, pan prezydent chodzi na te mecze różowe i wie, jak nasz stadion nazywają, że to jest ruin, arena i tak dalej. Jest to powszechnie takie nazewnictwo stosowane w internecie przez kibiców żurowych z całej Polski. No i pytanie takie jest, czy coś skończył się ruszy z tym stadionem, bo naprawdę wielu kibiców by chętnie chciało przyjść na ten stadion z całymi rodzinami i tak dalej, pójść, pooglądać dobre widowisko, ale nie przyjdą, bo są warunki jakie są i po prostu no, trzeba dużo godzin przyjść przed meczem, żeby mieć fajne jakieś miejsce, żeby wysiąść. A zwłaszcza przyjeżdżają kibice z zewnątrz, którzy zabierają całą prostą. Wszyscy grudziący kibice są spychani jakby na tą stronę przed startem. Muszą, tam są miejsca krzesełkowe, tak? Są krzesełka i nie da się pomieścić tam, tak jak było kiedyś, że na jednej ławce siedziało tyle osób, a tyle osób, tak? Jest to krzesełka, na jednym krzesełku siedzi jedna osoba i jest bardzo ciasno, tworzą się rzędy, po 3-5 rzędów się na takich meczach z Gdańskiem czy z Gniezdem. No i nieciekawy komfort jest tych meczów do oglądania. Mamy awansowanie do Ekstraligi, tak? Takie jest hasło razem do Ekstraligi. No i w przyszłym roku, no, jeśli awansujemy, to nie wiem, co będzie. Chyba będzie brak po prostu zgody, nie będziemy mogli startować Ekstraligi. Dziękuję bardzo. Inwestycje, w ogóle inwestycje w mieście, czy w sporcie, czy to też była inwestycja, oświetlenie. To w budżecie jest zapis. Na przykład plan na rok 2014, wykonamy oświetlenie w Getterzecie 1,5 miliona. W przetargu 1 100 000. To nie ma, że 400 000 zostaje na rzecz Getterzetu. Albo na przykład, że robimy drogę, w tej chwili chcę ogłosić przetarg na 4. etap trasy średnicowej, jest tam ileś milionów. Jak zostanie, to są środki pożyczone na inwestycje albo z kredytów i my, to nie jest tak, że na to zadanie to pozostają te, które zostały za mniej. Nie, one wracają potem do budżetu na inne zadania. Coś innego.
modernizacja stadionu NTZ jest nieustanna. Dzisiaj też modernizujemy stadion, usprawniając na dole takim specjalnym zatrzymaniem gumowym płot, żeby bezpiecznie było. Jak będzie awans? Jak będzie awans? Proszę Państwa, miasto dopłaca do sportu. Dopłaca, a nie utrzymuje. Nie utrzymuje. Dopłaca. Sponsorzy, zarządy klubów, rada nadzorcza, to są spółki, musi dbać o sponsorów zewnętrznych. Taka sytuacja jak w Grudziądzu, że jest tam ich kilkudziesięciu, ona per saldo jest lepsza, aniżeli miało być jeden czy dwóch sponsorów. Bo jak jest jeden, a się pogniewa, to klub pada. Widzimy to w różnych sytuacjach. Łódź bez przerwy ćwiczy tam z tymi sponsorami. Kiedy będą większe pieniądze? Ja już na to pytanie, które wcześniej chyba odpowiedziałem, że na razie nie widzę środków finansowych na modernizację stadionu GTŻ w 100% ze środków miasta. Wydajemy środki na inne, większe inwestycje. A remonty bieżące, ja jestem przekonany, że jakby nawet była ekstraklasa, to jakieś tam usprawnienia trzeba na pewno zrobić, bo tam są oczywiście regulamin, mówi co powinno być, czy te ciągniki muszą wyjeżdżać razem z motocyklami, czy nie muszą. I ja się orientuję, nie? Jakieś, ale nie w takim zakresie, jakim nam się marzy, czy jakim mnie się marzy. Po prostu nas na to w tej chwili nie stać. Panie ekspertowo, wiadomo, mamy wszystkie programy od lat, cieszymy się tego. Pytanie. Kiedy w Grudziądzu powstaną zakłady pracy bezrobocia? Wiemy, że się powiększa. Raz. Bo gdybyśmy mieli pieniążki, panie prezydencie, nie byłaby bieda, gdzie ludzie są ekwitowani na próg. Jest praca, jest płaca. Jest płaca, ludzie płacą. A dzisiaj eksmisje się robi niesamowicie, bo ludzie nie mają za co płacić. A jakie sytuacje pan dobrze zna? Panie prezydencie, druga sprawa. Kiedy się rozpocznie na tym regionie faktycznie ten remont? Bo już od 3 lat słyszę na sesji i słyszę tu, bo panie prezydencie, bez komentarzu, pan podejdzie koło CKU, wsiądzie pan do tramwaju, kiedy nie dość, że bruk wysoki, to jeszcze tory wysokie i starsze osoby jak wchodzą, mają problemy, bo idą aż pod Michajłowa wsiada, względnie idą do Solnej, bo bardzo wysoko. No i trzecia, panie prezydencie, jak pan ma na sercu dalej tak patrzy? Co z tym zakładem mięsnym jest? Turyści przychodzą, patrzą, robią zdjęcia, filmują. No licha dzieci, nie jesteśmy po wojnie w 40 roku, że te gruzy w dalszym ciągu opanowane. Ale jedna pochwała muszę powiedzieć, panie prezydencie. Udała się przychodnia na szpitalny, połączenie ze szpitalem i mogę podziękować dyrektorowi nowego, dyrektora Marka Nowaka, jak i Jaskulskiego, że trzymają w kasie ten szpital. Jestem dumny, wkrudziony, że taki szpital jest, bo w mojej rodzinie mnie żonę uratowali od śmierci i moją wnuczkę. Także fachowcy to, co udane, bo co się podoba, przychodzi nowy pacjent, nie ma tego, oni się pytają, pan pozwoli, robią zaraz EKG, krew pobierają i pan poczeka, proszę iść na pokój numer 2 do pani doktor. Tak powinni dbać o pacjenta, a nie z łaski, jak są na poszczególnych, doktorzy się zmieniają i pan patrzy, co się robi. Jeszcze na grudzie nie może narzekać, ale pan się zaobserwuje. Niektórzy z łaski, pomimo z tego, że ma wspaniałych dar ludzi do pracy panowa, ale są tacy węgrowie, którzy liczą, że są już właścicielami. Jeszcze nie jak równo odchodzą. Na ten temat mam skargi, będę rozmawiał z Markiem Nowakiem. I chciałbym wiedzieć, żeby nie było tak, jak tutaj w tej chwili, kiedy mówił, pan Lewandowski startował. Dosyć kłam, oszust i pogardy dla ludzi. Proszę bardzo. Ale i nie chciałbym te wybory. Ja rozumiem i chciałbym, żeby w końcu dowiedzieć się, że bez robocia ta bieda, pan jest możliwość, nie wszyscy uciekają. Nie dość, Markie, tak się pięknie kupuje, ale oni idzie mają podatki, nasze pieniądze uciekają. No popatrzmy, Real już kończy swoją kadencję, przyjdzie nowa nazwa. Już nie od sierpnia. Bo ty już mi się kończy, to mi zaczyna i my dostajemy po kieszeni, po dłuższym. Panie prezydencie, nie pozwólmy tego.
I naprawdę mam na co szczęścia o tych pustych pomieszczeniach. Rozmawiam z właścicielami. Panie Józku, chcieliśmy wyremontować, nie pozwolił szef, którym tu prowadził, nie wymieniam nazwiska. Ale podwyżki nam zrobił, dlatego uciekają. No uciekają. Dziękuję i chciałbym, żeby w końcu ten bezrobocie pański tutaj plan bardzo występował jako prezydent zrealizować do końca swojej kadencji, żeby tylko bezrobocie się skończyło. Dziękuję grzecznie. Kiedy powstaną zakłady pracy, wtedy, kiedy inwestorzy będą mieli na to, że tak powiem, ja nie mam na to wpływu. Prezydent nie tworzy, nie buduje, ale jeszcze raz panu powiem to, co we wtorek mówiłem, bo wtedy był taki temat akurat, że dzisiaj drugą taśmę chce robić, tak jak tu wspomniał mój zastępca, Limito, czyli będzie kolejne 300 osób. Dalej docelowo, w tej chwili pracuje około 100 osób w firmie Rossmann, docelowo ma pracować 500. W tym roku chcą się rozbudować, więc jest cały szereg i tak dalej, mogłyby być i tak dalej. To jest kropla w morzu. Ale też tu w tym miejscu mówiłem i to mówię po raz drugi. Dużo osób nie chce pracować. Dużo osób nie chce pracować, podkreślam to. Był tu jeden pracodawca, pan Nowak też był tutaj we wtorek, gdzie mówiliśmy o bezrobociu. 30 ma etatów na pomocników, dla obsługi pacjentów. Przyszło 8, zatrudnił 4. Pan, który tam był, nie ma jeszcze dzisiaj wolnych 15, znaczy się nie dzisiaj, we wtorek tam siedział, 15. To jest zjawisko socjologiczne, jakieś 30% zakładamy, że szuka intensywnie i chce pracować. To jest, pozostali nie chcą. Źle funkcjonuje system wsparcia dla osób bezrobotnych, źle funkcjonuje w Polsce. Ale to jest inny temat. Legionów kiedyś rozpoczął, już się rozpoczął od tego Legionów, w tej chwili. W tej chwili się już rozpoczął remont Legionów. No czekaliśmy, wykonawca czekał. Co? To może zupełnie zaczęła się modernizacja sieci tramwajowej. Zaczynamy od odcinka od Kraszewskiego do Południowej, czyli tam przy Lalu przy Kurczakach. Jak tam skończą, a planują w 3 miesiące zakończyć, wtedy przenoszą się do Tarna, będą od Tarna szli i tutaj z drugiej strony od Placu Stycznia, żeby się gdzieś w przyszłym roku spotkać po... Te nieszczęsne zakłady mięsne, to jest firma też, to jest teren prywatny oczywiście. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Prywatny właściciel, który jest w Wiedniu, już chyba trzeci raz wystąpił do nas o zmianę planu przestrzennego. Ciągle tam ma jakieś propozycje nowe. My mówimy, że będziemy zmieniać, zmieniamy ten plan już, ale zmieniamy go jeszcze, jako drugi raz zmieniamy, do trzeciego nie doszliśmy. Jako drugi raz zmieniamy i on tam sprząta, tam widać, że sprząta, ale tak sprząta, jak kot napłakał, wiecie, tam raz tam te maszyny są, 10 razy tych maszyn nie ma. Nie, tam widać, że trochę posprzątał, jeszcze jest daleko. Też na to zwracamy szczególną uwagę. Mówiąc, też we wtorek było spotkanie o ochronie zdrowia, mieszkańcy nie poruszali tematu zbyt często związanego z ochroną zdrowia. Pan poruszył podstawową opiekę zdrowotną. Mamy w mieście te POZ-y, te przychodnie, dwie publiczne i 4 niepubliczne. Nie układa się dobrze współpraca pomiędzy niepublicznymi przychodniami opieki zdrowia, poradniami, a szpitalem. Nie układa się dobrze. Dobrze się układa pomiędzy publicznymi, gdzie zysk nie jest celem sam w sobie, w innych nie. To powoduje ogromne ilości osób w szpitalu, na szpitalnym oddziale na SOR-ze, to powoduje ogromne ilości w poradniach specjalistycznych, to jest po prostu spychanie kosztów na kogoś innego, a ci nie... ludzi zachęcić do zwiedzania tego miasta, pokazywania zdobyczy tego miasta, pięknych miejsc tego miasta i kultury tego miasta. To jest 1200 ludzi, najmniej 800. To jest dopiero promocja. Ci ludzie rozjeżdżają się do domu, do swoich miejscowości. A oni praktycznie... Jacy to są ludzie, bo... To są żołnierze. A wojsko doskonałe tutaj... To są żołnierze zawodowi i cywile. Przyjeżdżają na szkolenie do Gdziądza. Tak, przyjeżdżają na szkolenie, to jest ten szkolenia logistyki i praktycznie Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za informację. I praktycznie tych ludzi po prostu trzeba by zachęcić w jakiś sposób do zwiedzania... Do wyjścia z tych kosza, a nie siedzenia i leżenia na łóżkach i praktycznie nic nie obiega. Wiem, ale ja wiem, że nie są tak, że wszyscy tam leżą o głowie. To są tacy, którzy po prostu chodzą i zwiedzają.
ale to jest potencjał. To jest potencjał 1200 ludzi. W skali roku jest około 20 tysięcy ludzi, którzy rozjadą się do innych miesięcznych. I po prostu uważam, że potencjał tych ludzi... To rozmawiam z panem komendantem. No, z panem Dariuszem Żydowskim, tylko planowałbym rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Mam propozycję, że może 2-3 pytania i powoli będziemy zmierzali do końca. Jeżeli nie ma pytań, to jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie.